Ona nie wie, że to ja dawałem jej zboże, moszcz i oliwę. Dawałem jej w obfitości srebro i złoto, z którego oni robili Baala. Księga Ozeasza, 2, 10 werset. Wyznanie grzechów. Sprawa Izraela jest nie do obrony. Ozeasza, 2, 4 werset oraz Izajasza, 1, 18 werset, mówią o tym wyraźnie. Sprawa Izraela jest nie do obrony. Bóg ogłosił werdykt w sprawie niewierności swego ludu, dlatego oto ja zagrodzę jej drogę. Tak mówi w Ozeasza 2:8. Dlatego zabiorę w swoim czasie z powrotem swoje zboże. Tak Bóg zapowiada w Ozeasza 2:11. Dlatego i można się spodziewać jeszcze surowszej kary. Jednak co zapowiada Ozeasza 2:16? Dlatego teraz ja zwabię ją i zaprowadzę na pustynię i przemówię do jej serca. Niezrównana łaska Boża, grzech jego ludu staje się dla Boga, dla niego okazją do okazania nieskończonego miłosierdzia. Zamiast odtrącić niewdzięczną, winną żonę, weźmie ją za rękę, bierze ją za rękę i sam na sam z nią przemawia do niej w taki sposób, aby dotknąć jej serca. Mamy to opisane w Objawieniu 12 rozdział. Po co wspominać o tej złowrogiej dolinie Achor? Czy nie było to przypomnienie grzechu Achana i jego tragicznych konsekwencji? Tak, mówi nam Słowo Boże w Jozuego 7, rozdział 26 werset. Cóż, Bóg wybrał ją, aby odtąd była bramą nadziei. I to możesz zobaczyć w Izajasza 65:10. Moralnie to samo odnosi się do nas, chrześcijan. Dolina ucisku, czyli Achor, miejsce, w którym mamy do czynienia z Bogiem w sprawie naszych przeszłych grzechów, staje się drzwiami nadziei. W ten sposób Bóg pokazuje nam, że nasza radość ze społeczności z Nim musi rozpocząć się od wyznania naszych grzechów. Tak Słowo Boże mówi, uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. I jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzech i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Wyznanie grzechów. Księga Ozeasza, 2, 10 werset. Ona nie wie, że to ja dawałem jej zboże, moszcz i oliwę, dawałem jej w obfitości srebro i złoto, z którego oni robili Baala.